Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, a dzisiaj jak zawsze jesteśmy na stronie Superbet i będziemy rozmawiać o meczach piłkarskich. Ostatnio idzie nam zdecydowanie za dobrze, idzie nam fenomenalnie. Ostatnio kolejny kupon nam siadł, jak widzicie 3,21 to był kursik. Jeśli chodzi o zdarzenia, to m.in. Polska wygrała z Albanią, z czego myślę, że wszyscy się cieszymy. No i dodatkowo Szkocja pokonała Wyspy Owcze, a Izrael wygrał z Mołdawią. Także tutaj no, to czego można było się spodziewać, ale przede wszystkim to główne zdarzenie, czyli wygrana reprezentacji Polski również się sprawdziło, dzięki czemu nasz kolejny kupon się zazielenił. To zawsze to powtarzam, znowu wygrywamy, także mnie to oczywiście bardzo cieszy, mam nadzieję, że was nie nudzi to, że co odcinek tak naprawdę mamy kupon, który wygrywa i dzisiaj również zagramy sobie progresję, natomiast zwykle na progresji stawiamy kupony w okolicach 3, dzisiaj z racji na to, że jest to po raz kolejny pierwszy próg progresji, a chciałbym troszeczkę zwiększyć emocje, no to zagramy kupon ze stawką w okolicach 4, no bo na pierwszym progu, jak wiecie, można się czasami zabawić, ale zanim o progresji mowa, no to jeszcze moi drodzy czas na nasz mecz specjalny, którym dzisiaj jest spotkanie w Premier League, czyli mecz między Leicester City a Manchesterem United, naprawdę bardzo ważne spotkanie, nawet z perspektywy tabeli, bo jak sobie ją zobaczymy, no to Manchester United w tym momencie na miejscu 4, można powiedzieć, że idzie im całkiem w porządku, natomiast Leicester dopiero miejsce 13, no i myślę, że lisy muszą tutaj się zacząć powoli gdzieś tam odbijać, bo wiadomo, ta strata jeszcze nie jest jakaś tragiczna, no, generalnie rzecz biorąc do trzeciego miejsca to jest 6 punktów, no więc można powiedzieć, że dużo, można powiedzieć, że mało, w zależności jak na to patrzeć. Na pewno wygrana z Manchester United u siebie dałaby im mega, mega kopa, zarówno motywacyjnego, jak i punktowego. Dlatego przypominam, moi drodzy, że jeżeli chodzi o nasz mecz specjalny, to wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na Superbet. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia doładowanie wartości 50 zł na swoje konto. No i pamiętajcie też, że trzeba obserwować nasz profil Murawa TV w Super Socials, czyli aplikacji mobilnej od Superbet. A jeżeli konta na Superbecie jeszcze nie macie, no to możecie je założyć z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Z kodem Murawa20 dodatkowo zyskacie bardzo fajne bonusy, m.in. freebet za 20 zł, podwojenie waszego pierwszego depozytu do 50 zł, czy też bezpieczny tydzień bez ryzyka do 500 zł. Także dużo naprawdę fajnych rzeczy. Polecam gorąco, a my przejdźmy już do spotkań, które przygotowałem dla was na dzisiaj. No i mamy przede wszystkim naszą królową, mamy Premier League, ale z niej dzisiaj skorzystać nie chcę, bo powiem szczerze, że nie ma meczów, które by mnie jakoś bardzo ciekawiły, szczególnie, że po przerwach reprezentacyjnych bardzo często jest tak, że te lepsze kluby, które wysłały więcej zawodników na kadrę, po prostu łapią jakąś drobną zadyszkę i powiem szczerze, że stawianie na jakiś Manchester City za 1,13, czy nawet stawianie na Chelsea w meczu z Brentford za 1,62 na wyjeździe, to nie są rzeczy, które mnie tutaj ciekawią, czy na przykład Liverpool za 1,37, to już bardziej bym gdzieś tam szukał jakiejś sensacji i myślał o tym, czy na przykład nie postawić w meczu Chelsea 1x, czyli 2,45 na Brentford. Gdybym sobie stawiał jakieś takie, wiecie, kupony wiary czy czegoś takiego, a nie kupony pod zarabianie, to dlaczego by w coś takiego nie pójść, bo Brentford przecież w całkiem niezłej formie. Natomiast oczywiście no to Chelsea cały czas będzie faworytem. Mówię tylko i wyłącznie o tym, że The Blues mogą naprawdę złapać jakąś zadyszkę po kadrze. Ale mniejsza z tym, moi drodzy, przejdźmy do pierwszego spotkania dnia dzisiejszego. Real Sociedad będzie podejmował Majorkę o godzinie 21:00, także nie wiem, to chyba nie pierwsze spotkanie, ale pierwsze obstawiane przez nas dzisiaj. Możemy sobie popatrzeć na to, jak tym zespołom idzie, no i trzeba powiedzieć sobie wprost, że Sociedad będzie tutaj faworytem, chociaż też pamiętajmy, że ten zespół nie zawsze wygrywa. No widzimy, że tutaj naprawdę dosyć dużo remisów, natomiast wydaje mi się, że ten zespół powoli będzie chciał gromadzić coraz więcej punktów, żeby po prostu jeszcze sobie wywalczyć jakieś wysokie miejsce w tabeli. No obecnie wygląda to tak jak widzicie, Real Madrid, Atletico, Barcelona gdzieś tam daleko na 9 miejscu, także tej wielkiej trójki no na razie nie dopełnia. Ciekawe, jak to będzie w tym sezonie. Tak czy inaczej, nie przedłużając, stawiamy sobie po prostu na Real Sociedad w tym spotkaniu. Muszę trochę przyspieszyć, bo się rozgaduję w tym odcinku strasznie. Drugim meczem, a właściwie pierwszym meczem, jeżeli chodzi o harmonogram rozegranych spotkań, będzie mecz Borussia Dortmund z Mainz. No tutaj również jest tak oczywiście, że gdzieś tam, tak jak powiedziałem, te lepsze kluby, takie jak na przykład Borussia, mogą tą zadyszkę łapać. Powiem szczerze, że nawet nie sprawdziłem, jak wielu zawodników z Dortmundu pojechało na kadrę, natomiast mimo wszystko
Uważam, że akurat Borussia jest zespołem, który na własnym terenie z Mainz sobie poradzi. I na sam koniec dorzucam jeszcze Lipsk. Lipsk, moi drodzy, który jest w zadyszce. Lipsk, który wcale nie radził sobie aż tak dobrze ostatnio, ale Lipsk, który myślę, że dobrze przepracował ostatni okres i jestem gdzieś tam naprawdę przekonany, że to może być dobry typ, szczególnie na to, że RB Lipsk jest zespołem, który potrafi się podnosić i potrafi wygrywać nawet na takim terenie jak wyjazd do Freiburga. Także moi drodzy, ostatecznie tak jak mówiłem, kurs prawie że 4, no znaczy 3,99, więc myślę, że jak powiem, że 4, to mi wybaczycie. 50 zł stawiamy sobie dzisiaj oczywiście na to. Zakład w tym momencie został postawiony, prawie 176 zł do wyjęcia i ja mam nadzieję, że te 175 zł uda się nam wyjąć. A Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o zostawianiu łapek w górę, o subskrybowaniu tego kanału, aby być na bieżąco z moimi typami. A teraz dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.